Witajcie moi drodzy z Zabierzowa, z Woli Żelichowskiej. Żelichowskiej, z Woli Żelichowskiej. Ja mam taką pamięć do miejscowości i do nazwisk. Nagrywam filmik z cyklu Ludzie. Chciałem się... Znowu przychodzi mi się żegnać. To jest niestety zła strona tej całej wycieczki, że ciągle muszę się z kimś żegnać. Ostatnie 3 albo nawet 4 dni spędziłem w barze Zacisze w Woli Zabierzowskiej. Żelichowskiej. Tak jest. U pani Violety. To jest pani tak. Violeta, dzień z którą dobry. Będę musiał się dzisiaj pożegnać. Smutne to. Ja przy tej okazji, proszę nie uciekać pani Violeto, przy tej okazji chciałem pani bardzo, bardzo serdecznie podziękować. To nie był tylko trawnik z zabarem. To było jedzenie, prysznice, 3 dni zabawiania rozmową. No, ucieka mi pani z kadru. 3 dni zabawiania rozmową. Ja jestem pani naprawdę, naprawdę bardzo wdzięczny. Wszystkim polecam bar Zacisze. Wszystkim polecam panią Violetę jako znajomą i dla wielu ludzi przyjaciółkę. Odwiedzajcie, jak tylko będziecie w pobliżu. Ja wam dziękuję i ruszam w dalszą drogę. Myślę, że za jakieś 15 minut pani Violeta zaproponowała jeszcze kawę. A, jeszcze wam coś pokażę. Poczekajcie, zostawię panią Violetę, bo dostałem prezent. Zaraz wam pokażę. Prezent. Uwaga. Mam prezent. Tararara. To na chłodne wieczory do herbatki. To byłoby na tyle. Jeszcze raz pani Violeta. Wspaniała kobieta, która uratowała mnie przed deszczem i niepogodą. Dziękuję jeszcze raz. Ja też dziękuję. Wam też dziękuję moi drodzy. No i bądźcie ze mną. Śledźcie dalej moją wyprawę. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania, lajkowania, rozmawiania ze mną. No i oczywiście kto może, niech pomoże, bo bez pieniędzy się wędrować nie da. Dziękuję wszystkim i do usłyszenia już z drogi.